Dziękuję bardzo, pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Dobrze, że rząd ma zamiar budować drogi, tylko to nie jest nic odkrywczego. Cieszymy się z tego, że tutaj tak bardzo dosadnie zostało to uzasadnione. Program, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych od 2008 roku funkcjonował i funkcjonuje i tak jak poprzednik powiedział, 11 miliardów złotych wydano na ten program. Powiem tak, no jedno co pan minister powiedział, to nie odciął się od tego, tylko powiedział, że jest to kontynuacja tego, co poprzednicy wymyślili. Rzeczywiście to był bardzo dobry program. To był bardzo dobry program. Państwo no, chcecie przelicytować i mówicie 80%. No my dobrze. Dobrze, pytanie moje takie, czy ja bym mógł od pana ministra uzyskać pewnie na piśmie, ile dróg zrobiono powiatowych, gminnych, może regionami, województwami w ramach tamtych wcześniejszych programów, które były ogłaszane i ten nabór był prowadzony. Natomiast no, nie może być też takiej radosnej twórczości, bo państwo słuchając tego mówicie, że no, praktycznie wszystkie drogi będą odbudowane, wielka szczęśliwość. Kto się zajmuje troszkę drogami, to wie, że tam są ogromne potrzeby. Te potrzeby są ogromne i trzeba ogromnych środków finansowych. Więc moje pytanie, panie ministrze, przy tym złagodzeniu kryteriów na 80%, jak przewidujecie, ile tych dróg można będzie wykonać w kilometrach procentowo i jakie potrzeby jeszcze pozostaną do realizacji? Bo tak jak powiedziałem, potrzeby są ogromne, środki są jakie są, nie są to oszałamiające środki. Ile można będzie wykonać za te pieniądze? Bardzo dziękuję. Szanowni